niczego tu nie znajdę. Zdrajco, nareszcie cię znalazłem. Ze wszystkich bezdusznych szumowin, które poznałem w życiu, ty jesteś najgorszy. Przynosisz hańbę całemu zakonowi. Powinienem cię zabić na miejscu. Błagam, litości! Rzucili na mnie urok. Nigdy nie zdradziłbym klasztoru, gdyby nie oni. Nie wyobrażasz sobie, przez co przeszedłem w ciągu ostatnich dni. Słyszałem głos w mojej głowie. Byłem bezradny. Pułkownik orków przesłuchiwał mnie przez wiele dni. Bił mnie i torturował. Zlituj się! Jestem niewinny. Musisz mi uwierzyć. Daj mi jeden powód, dla którego miałbym ci dać wiarę. Daruj mi życie! Mogę ci powiedzieć, jak się stąd wydostać. Musisz mnie wysłuchać. Zatem powiedz mi wszystko, co wiesz. Tak, tak. Wszystko ci powiem. Ale pod jednym warunkiem. Musisz mi pomóc wydostać się z tej przeklętej wyspy. Zgoda? W porządku. Chodź ze mną. Zabiorę cię na statek. Dzięki, dzięki. Nie pożałujesz tego. Błagam, daruj mi życie. Oto jesteśmy. Cóż za wspaniały okręt.
Zaiste jesteś wielkim dowódcą. Daruj sobie. Teraz możemy porozmawiać. A, jasne. Od czego mam zacząć? Co z tym pułkownikiem orków? Odebrał mi ostatnią iskierkę nadziei na powrót w ojczyste strony. Odkąd tu trafiłem, wypytywał mnie o rozmieszczenie sił paladynów w Korinis. Oczywiście zbyt wiele się ode mnie nie dowiedział. Skąd niby miałem wiedzieć takie rzeczy? Jestem zwykłym nowicjuszem. To dokładnie moje słowo. Pułkownik orków nie żyje. Nie żyje? Chwała Inosowi. Nigdy nie zapomnę tej jego ohydnej gęby. Jakie monstra można jeszcze spotkać na tej wyspie? W ciągu dnia wybrzeże roi się od jaszczuroludzi. Zwykle dźwigają ze sobą ogromne jaja. Niewiele docierało do mojej celi, ale sądzę, że przygotowują się do opuszczenia wyspy. Jak mogę się dostać w głąb wyspy? W sali tronowej orkowego pułkownika jest tajemne przejście. Zaciągali mnie tam na każde przesłuchanie, stąd wiem o jego istnieniu. Jeden z szamanów uruchamiał mechanizm, pociągając za pochodnie na ścianach. Wydaje mi się, że najpierw ciągnął za lewą, a potem za prawą, ale mogę się mylić. W tylnej części sali otwierało się przejście prowadzące w głąb góry. Dokąd dokładnie, nie wiem. Dość już usłyszałem. Poszukaj sobie jakiegoś miejsca na statku. Mam jeszcze coś do załatwienia. Niech moc Inosa zawsze cię chroni. Będę się za ciebie modlił. Przecież on wiedział, że nie wcześniej. Ja bym tego nie zrobił. Nic tego nie zmieni. Wiedziałem. Nie mam czasu na takie rzeczy. Nikt mnie nigdy nie pytał o zdanie. Nigdy by mi nie przyszło do głowy. Możemy jedynie przeczekać. Spotkałem Pedra. Co? Gdzie? Tu na wyspie? Nie, nie potrzebuję. Ten człowiek jest niesamowity. Nie przypuszczałem, że taka z niego twarda sztuka. Mam z nim niewyrównane rachunki. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Hej, ty! Nikt mnie nigdy nie pytał o zdanie. Jest coś, o czym powinienem wiedzieć? Mario wymknął się ze statku podczas ataku orków. Miałem na niego oko, mimo całego tego zamieszania. Przemaszerował sobie przez linię orków i nikt go nie zatrzymywał. Od samego początku coś mi się w nim nie podobało. To szpieg. Skąd ty to masz? Jest coś o... Nie teraz. Czemu nie doszło to do mnie wcześniej? Skąd ty to masz? Tak dalej. Jakbyśmy mieli nie dość problemów. Jak idzie? Mogę ci opowiedzieć. Pośpiesz się. Rzeczach? Orkowie na pewno wrócą. Tak dalej być nie może. Hej, ty! Tego jest więcej. Wierz mi. Wszystko jest możliwe. Już nie wiem, w co mam wierzyć. W końcu to była jego decyzja. Żal, biedaka. Ktoś to powiedział. Ode mnie tego nie dostał. Nie można na tym polegać. Naprawdę tak myślisz? Pośpiesz się do Diaska! Następnego ataku orków możemy nie przeżyć! Robię co mogę. To trochę za mało. Zamiast narzekać, mógłbyś mi pomóc. Tak zrobię. No dalej, ruszaj przodem. Chcę, żebyś tu został. Jasne. Jak się czujesz? Odkąd wylądowaliśmy na tej wyspie, moje bóle głowy stały się nie do zniesienia. Cholera, to się musi wreszcie skończyć! Chwila! Wszystko w porządku? Gdybyś spotkał więcej tych orków, przyślij ich koniecznie do mnie. Dopiero się rozgrzewa. Wiedziałem, że pojawią się dobrze, że tylko te włosy.
Dokładnie to samo powiedziałem. Jakbyśmy mieli nie dość problemu. Widzi i słyszy się to i owo. Czemu nikt nie ma słuchu? Wszystko jest możliwe. Widzi i słyszy się to i owo. Moje słowa. Trzymam się od tego z daleka. Ode mnie tego nie dostał. Czemu się o tym dopiero teraz? Nikt mnie nigdy nie pyta o stanie. On myśli, że to takie ładne. Tak mi się... Słyszę o tym po raz pierwszy.
mu nie przyszło do głowy. Mogę ci to powiedzieć wcześniej. Będzie opowiedzieć o takich rzeczach. Nie chcę o tym słuchać. Nie wiem, ty mi powiedzą. Lepiej zostanę po słuchu. Niektóre powiedzą, że... Nie musisz mnie o to pytać. Trzeba po prostu nie jest możliwe. Żadna tajemnica. To było przecież jasne. To wszystko tylko plotki. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Nie potrzebuję jeszcze więcej. Nie musisz mnie o to pytać. Czemu nie doszło do mnie wcześniej?
Poczekajmy, co się stanie. Mogę ci opowiedzieć o takim życiu, jak dalej być nie może. To nic takiego. Hej, ty! Co słychać? Mógłbyś sporządzić dla mnie... Przykro mi! Naucz... A czego konkretnie? Chwila! A czego? Cięciwa musi się prześlizgnąć między twoimi palcami. Zaciskając kurczowo palce, wypaczysz kierunek lotu strzały. Cięciwa musi się prześlizgnąć. Cięciwa. Wróć, kiedy nabier... Tak, wiesz co o tym sądzę. Nie wiem, czy można być tego pewnym. Nie musisz mnie o to pytać. To się nigdy nie zmieni. To było przecież jasne. Niczego tu nie znajdę.
niczego tu nie znajdę.